Witajcie na kanale Planet Creator, ja jestem Pabellus, a to jest Planet Zoo, kolejny odcinek, moi drodzy, w którym będziemy budować wybiegi, ale już poza jakby tą strefą początkową, czyli zajmiemy się tworzeniem strefy takiej już tego wielkiego naszego zoo, takiego docelowego zoo, nie taki teren przygotowawczy, jak to mieliśmy wcześniej, tylko to już taki teren główny. No i co ja bym chciał tutaj, słuchajcie, w dniu dzisiejszym zrobić? Chciałbym zrobić wybieg dla Nial grzywiastych i w tym celu zakupiłem kilka sztuk, dokładnie 4, ale wybierzemy 3. Zobaczmy, czego one potrzebują. Weźmy sobie pierwszą z brzegu, Zoopedia. Siedlisko naturalne. Potrzebują 300 metrów terenu lądowego, nie potrzebują terenu wodnego i nie potrzebują również terenów do wspinania się, więc bardzo fajnie. A dane gatunkowe, maksymalnie jeden samiec do 4 samic, mamy długość życia 16 lat. Dodatkowo długość ciąży inkubacji 7 miesięcy, okres międzyurodzeniowy 12 miesięcy, czyli od urodzenia do ponownego zajścia w ciąży musimy poczekać rok. Oczywiście zakładając, że wszystko będzie tutaj zrobione na tip-top, że te zwierzęta będą zadowolone, szczęśliwe i będą chciały się rozmnażać. Czy Niala może z kimś żyć? Nie, Niale muszą być same. W takim razie zaczynajmy, ale zanim to nastąpi, to ja bym chciał poprosić Was po pierwsze o łapkę w górę i subskrypcję. A kolejną rzeczą musimy tutaj sobie tę ścieżkę poszerzyć, ponieważ wejście jest jakby takim wąskim gardłem, przez które goście muszą przejść, natomiast tu już nie będą musieli się ścieśniać na tak wąskiej tak naprawdę ścieżce, no coś takiego. No dobrze, szerokość ja chcę 8. I chcę wyrównać to do siatki, żeby mieć później wszystko ładnie, równiutko wykonane. Dlaczego równiutko wykonane? A to się dowiecie kiedy indziej, ale będzie nam to potrzebne. Teraz tak, chciałbym to jakoś ładnie tutaj ogarnąć i potrzebowałbym do tego tutaj odseparować te ścieżki jakoś w ten może sposób, tylko szukam, słuchajcie, takiego miejsca, jeżeli się dobrze przyjrzymy. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, ale musicie mi uwierzyć, jeżeli nie widać, że cały ten piach to jest tekstura, tak? Bo tekstura podzielona na kwadraty. Jeżeli się dobrze wpatrzymy, to widać linie, widać te kwadraty. I tutaj jest jedna z linii, zwróćcie uwagę na górną krawędź ścieżki. Nią pokazuje, gdzie ta linia biegnie. I teraz musimy jakoś znaleźć tutaj odpowiednią odległość od tej naszej ścieżki, którą już mamy. I myślę, że to będzie ta odległość. To będzie raz. I teraz z drugiej strony spróbujmy zrobić tak samo, żeby było równo. Zarówno tutaj pod kątem wysokości, jak i odległości od ścieżki. I mam nadzieję, że mniej więcej to będzie podobna odległość. Oczywiście takich samych nie udałoby mi się zrobić, nie mam linijki. Chociaż wiecie co, tutaj można byłoby jeszcze lepiej troszeczkę to spasować. Myślę, że to będzie dobra odległość. O, coś takiego. Ciach, ciach. I lecimy. Mniej więcej może w ten sposób, aczkolwiek... poczekajcie. Zastanówmy się, może jednak to jakoś tutaj zadziałało? Na razie dotąd, a może nawet skrócić to bym chciał. I teraz tutaj zrobimy podobnie. I teraz wyrównajmy to do ścieżki, ale tutaj będę potrzebował zrobić to w ten sposób. 1, 2, 3, 4 i po tej stronie 1, 2, 3, 4. Jest dobrze. I połączmy to ze sobą. Ciach. Albo nie, no właśnie. Chwileczkę, chwileczkę.
cofnijmy to. Na chwileczkę tylko. Jeżeli tutaj zabezpieczyłbym się w taki oto sposób. O, a tutaj się nie da. O kurczę. Dobrze, spokojnie. To nie jest problem. To nie jest problem. Musimy to tylko wykasować na razie. O. W taki oto sposób. I teraz, moi drodzy, bierzemy narzędzie do równania terenu. Upewniamy się, że jest intensywność na 100. I równamy teren względem tutaj tej ścieżki. Tej, która nas interesuje oczywiście. Tak, żeby tutaj wszystko było wyrównane. Po co to robimy? Dlatego, że jak widzieliście, no tam nie można było wyrównać do siatki. I na 99% jest to podyktowane tym, że tutaj teren był właśnie nierówny. Dlatego równamy to. O, nadchodzi noc, będzie ciemniej. Mogłem zapauzować, wybaczcie. Mam nadzieję, że będziecie cokolwiek widzieli. No i teraz z powrotem musimy sobie postawić tutaj siatkę. Wyrównamy to ładnie. Chyba zrobiłem to w większej odległości. Ale to nic. To nic, nie przeszkadza mi to. Sprawdźmy. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I tutaj się zabezpieczymy. W ten oto sposób. Dlatego, że ja potrzebuję szerszą ścieżkę, a boję się, że w momencie, kiedy ja tutaj połączę to, co tworzymy, to one by się później nie chciały tak ładnie robić. Można to zrobić w taki sposób, a można to zrobić w taki sposób. Myślę, że tak będzie o wiele fajniej. I teraz ta ścieżka. Ciach. Jak wygląda? Mam nadzieję, że fajnie. Jeszcze teraz musimy zrobić tutaj takie połączenie. I spróbujmy. No tutaj nie składa mi się to w jakąś fajną całość. Nie podoba mi się. Ta odległość jest chyba za mała. Ale możemy zawsze cofnąć o jeden. I teraz sprawdźmy. No byłoby fajnie, ale zachodzi nam, więc jeszcze cofnijmy o jeden. I teraz zobaczmy. I teraz jest tak, jak powinno być, słuchajcie. Czyli tu raz, dwa skracamy i spróbujmy to razem tutaj ze sobą połączyć. Nie chce się połączyć, ale tak by się chciało. Tylko, no właśnie, to też nie jest tak, jak ja bym sobie tego życzył. Aha. Dobrze. A w ten sposób? Nie, no w ten sposób to też nie. Tutaj byłoby dobrze, ale to również nie jest tak, jak my sobie to zaplanowaliśmy. Spróbujmy to pogodzić jakoś ze sobą. Jest to dosyć istotne, żeby nam się to ładnie złożyło, ponieważ później będzie to dobrze wyglądało. Czy to jest na pewno równo? Obawiam się, że nie, że tam milimetry odgrywają rolę, ale udało się, słuchajcie, no tutaj dopiero, co prawda, ale no najważniejsze, że jest tak, jak chciałem, czyli w miarę symetrycznie. I co my możemy w takim wypadeczku tutaj zrobić, słuchajcie, no możemy zrobić tutaj jakieś krzaczki, roślinność i tak dalej, więc będzie to o wiele fajniej wyglądało. Bongo, o nie, chwila, bongosy. Co wy tam tutaj działacie? Nie, nie wolno. Bongo muszą być grzeczne, bongo nie mogą się rozmnażać wsobnie. Aczkolwiek z drugiej strony powiem tak, czy mnie to aż tak bardzo przeszkadza? Nie, na razie mi to nie przeszkadza. Dobrze, to niech mają odrobinę radości z tego swojego życia w zamknięciu, a my puśćmy czas, wróćmy tutaj. I pomyślmy, Niala potrzebowała 300 metrów kwadratowych terenu lądowego, ale tych zwierząt będzie więcej. W związku z tym myślę, że można byłoby na spokojnie ogarnąć większy ten teren. Tylko potrzebowałbym tak, ścieżki dla personelu na 4 metry szerokości. I teraz trzeba byłoby to jakoś ładnie tutaj poprowadzić, słuchajcie. Ponieważ ta ścieżka będzie również mi potrzebna po drugiej stronie. Czyli tutaj. O. I tylko taki kawałek sobie na razie wypuszczę, ponieważ nie będziemy tam dzisiaj pracowali. A tutaj chciałbym to puścić wzdłuż, tak mniej więcej, wzdłuż tego ogrodzenia.
Może już bez blokady kątowej, żeby zrobić to fajniej. Wypuszczę sobie troszeczkę dalej. Oczywiście to nie oznacza, że tak duży wybieg będziemy robili. Nie, nie, nie. To oznacza tylko to, że będziemy później chcieli z tej ścieżki dalej korzystać. Chcę zrobić taki system ścieżek połączonych, a tutaj mi się brzydko połączyło, więc poprawmy to, tak żeby było ładniej. O. Takie coś. Czy to jest równo? Teoretycznie tak, aczkolwiek z różnych kątów różnie widać. No w porządku. I teraz co? I teraz możemy, słuchajcie, już ogarniać wybieg. Musimy pamiętać, żeby też gdzieś tutaj przeznaczyć strefę na jedzenie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z prądem. Sytuacja z prądem. No, tego prądu nie ma. Więc tu jeszcze trzeba będzie postawić gdzieś agregat, ale podłączymy to, no właśnie, pod którą strefę. Do strefy wejścia już bym nie chciał podłączać, więc będziemy musieli sobie ogarnąć nową strefę. Ale to nic, na razie nie potrzebujemy tutaj prądu, ponieważ jak wiemy, miale nie potrzebują wody, to już ustaliliśmy. Aczkolwiek można byłoby im troszeczkę ten teren, słuchajcie, ulepszyć, upiększyć. Jakieś dołki, górki, coś takiego zawsze na propsie, myślę. I zróbmy to tak, żeby było dobrze. Trochę czas przyspieszymy, żeby wstał dzień. No, ale tak, nie, myślę, że południe będzie dobrym rozwiązaniem i zapauzuję, moi drodzy, czas, żeby was za długo tutaj nie trzymać. Mamy już, słuchajcie, południe, w takim razie pauzujemy czas, żeby nam się tutaj nie zmieniał zbytnio i zaczynamy naszą zabawę.
No dobrze, moi drodzy, mamy, tak można powiedzieć, wybieg jeszcze nieskończony. Zbudowałem, słuchajcie, schronienie tutaj dla tych naszych niali z lampami. Ja lubię tak budować, ja lubię, jak są mniej więcej kontury zaznaczone oświetleniem, żeby było widać, jak to mniej więcej biegnie, to te zabudowania, jak one się układają i tak dalej. Natomiast zastanawia mnie, czy nie popełniłem małego błędu w postaci umieszczenia tak blisko wyjścia tego wybiegu, ponieważ boję się, że to wejście, właściwie z tej strony to wyjście, będzie nam się jakby zatracało, ginęło w tym wszystkim. Ale może jednak z drugiej strony stworzy to jakąś wspólną całość, albo spójną całość, jak kto woli. Tak czy inaczej, słuchajcie, potrzebujemy jak na razie, w obecnej chwili, dopisać ten wybieg, jak i transformator, który tutaj postawiłem, do strefy wejścia. Później będę to oczywiście zmieniał, postaram się zmienić, aczkolwiek w obecnej chwili ktoś musi się opiekować tymi zwierzaczkami, więc wejdźmy sobie tutaj w nasze strefy robocze i wybierzmy sobie transformator oraz wybieg. I teraz, żeby nie było, to tutaj ten wybieg chcę też skonfigurować pod kątem wizyt naszych pracowników, a zatem technika co 3 miesiące, weterynarza co 3 miesiące i dozorca co miesiąc. Ja sobie tak to zaplanowałem, tak to zazwyczaj się odbywa. Teraz tak, nasze niale, właśnie, słuchajcie, tutaj chcę wam zwrócić uwagę na jedną fajną rzecz. W końcu Frontier o tym pomyślał i nam to zafundował, a mianowicie poukładali zwierzęta alfabetycznie w sklepie. Więc bardzo fajnie. Ja miałem z tym dosyć duży problem, ponieważ jest u mnie lekki problem z małymi literkami. Dlatego dla mnie to jest o wiele fajniejsze, jeżeli alfabetycznie mogę sobie dojechać do momentu, w którym to dane zwierzę powinno być, a nie tak patrzeć i nie widzieć. To jest bardzo dobry samiec niali grzywiastej, aczkolwiek my tego samca nie użyjemy, tylko użyjemy ciut gorszego. Dlaczego? Dlatego, że mam tutaj dwie samice, których też chcę użyć, ale jedna z nich została kupiona z tego samego zoo, z którego pochodzi ten samiec. W związku z tym nie użyjemy tego samca lepszego, tego gorszego, no ale może coś się kiedyś jeszcze trafi. Dobra, teraz czas na samiczki. No mam nadzieję, że ja przeniosłem. Wiecie, ja mam dobrą pamięć, tylko zazwyczaj mało miejsca na dysku i zapominam. Dobra, to byśmy mieli. Zakładam, że poprzenosiłem tam wszystkie zwierzaki, które chciałem przenieść. A tutaj jeszcze zanim puścimy czas i zanim tam to wszystko zacznie być znoszone, to chciałbym jeszcze postawić tutaj tablice informacyjne ze względu na fakt, że nasi goście potrzebują jednak odrobinę tej wiedzy o naszych podopiecznych, więc fajnie umieścić takie tablice, głośniki. Tutaj specjalnie zrobiłem przerwę w lustrach weneckich po to właśnie, żeby umieścić tutaj tablicę informacyjną. Może uda się głośnik też wcisnąć. Wybaczcie, moi drodzy, ale niestety coś mnie rozkłada. Ciepło niby powinno być, ale to różnie z tym bywa. No i tak czasami podrapię w gardle i trzeba sobie zakasłać. Aczkolwiek staram się tego nie robić. Dajmy ten głośnik tutaj. Dajmy go tu. I myślę, że można śmiało umieścić głośnik. Czekajcie, żeby to zrobić sprytnie. A niech będzie gdzieś tutaj. Teraz tak. Jeszcze niali oczywiście tutaj nie będziemy mieli, dlatego że nikt jej nie przyniósł. Ale możemy jeszcze, słuchajcie, głośnik muzyczny. Głośnik z dźwiękiem otoczenia. Spokojnie, zajmiemy się tym. Tylko nie teraz. Jeszcze potrzebujemy tak, puszki na dotację. Pamiętajmy, im więcej, tym lepiej, ale też nie popadajmy ze skrajności w skrajność.
No mam nadzieję, że te niale będą całkiem atrakcyjnym zwierzaczkiem dla naszego ogrodu zoologicznego i że goście będą chcieli chętnie tutaj przychodzić i odwiedzać te niale. Oczywiście kosz na śmieci jak najbardziej tak, to nie jeden. Bo jak wiemy, śmieci nie są pożądane w zoo, więc nie śmiećmy. Wywalajmy wszystko do śmietników. Najlepiej, żeby to segregować. Ale spokojnie, nie jestem jakimś fanatykiem zielonych. Greenpeace tutaj nie sponsoruje tego kanału. No dobra, mamy chyba wszystko, co powinniśmy umieścić. Puśćmy sobie, słuchajcie, czas. Nasi goście powinni być bardzo, bardzo zadowoleni. Jeszcze później trzeba będzie tutaj oczywiście to wszystko upiększyć, trzeba będzie postawić ławeczki i tak dalej, ale to myślę, że pozostawimy to sobie na kiedy indziej, może na jakiegoś pierwszego na tym kanale live'a. Zobaczymy, czy będziecie chcieli, ale sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was, więc możecie tam zostawiać swoje przemyślenia. Dobra, biegnie pierwszy gościu i niesie pudło. O, biegnie i drugi. O, leci nawet trzeci, proszę bardzo. No i dobrze. Mamy Rashida. I teraz rzecz jest następująca. Pokaż mi, panie, teren. No i teraz sobie zapauzujemy, żeby za bardzo nie męczyć tych naszych zwierzątek. I przystosujemy ten teren. Czyli tak, za mało trawy krótkiej. Nie będzie z tym najmniejszego problemu. Tylko pytanie, czy ja mogę to załatwić mieszanką trawy i piachu? Czy to się liczy? Teoretycznie tak. Oczywiście tutaj można im... Ach, niepotrzebnie tam zrobiłem tę trawę. To nic, da radę to poprawić. Dobrze, trawę krótką mamy. Tutaj ja bym tę trawę umieścił o, w ten sposób może. O, ale zwierzaki potrzebują też trawy drugiej, tak odrobinę, więc zmniejszę sobie tylko pędzel. To już dam na 100%. Co, na jedynce nie chcesz malować? Tak ci opornie idzie, widzę. Gdzieś tutaj, wiecie, w zakamarkach nie chcę za dużo długiej trawy, ponieważ nie za bardzo ją lubię. Trawa długa niestety ukrywa trochę rzeczy, więc staram się jak najmniej z niej korzystać. Ponieważ wolę przystosowywać teren w trochę inny sposób, jakąś tam zielenią zaczerpniętą z przyrody. No ale skoro nasze niale tego wymagają, no to można im tak, o, na 10% dać, proszę bardzo. Potrzebują również gleby, za dużo ogólnie tego piachu jest, z tego co widzę. Gleba ciężka. Niech będzie. Glebę ciężką możemy umieścić gdzieś, powiedzmy, tutaj. Na pewno można tu na wejściu. O, powiedzmy gdzieś dotąd. I chciałbym oczywiście, tylko tu już może gleba lekka, niech będzie w ich tutaj schronieniu ogarnąć ten temat. Ponieważ no, wiemy o tym, że no, jeżeli jakieś zwierzę gdzieś długo przebywa, no ogólnie no, jeżeli coś się dzieje w danym miejscu, gdzie rosła trawa, chodzi się tam i się zadeptuje, no to ta trawa później nie będzie rosła. Dobra, to byśmy mieli. Myślę, że tutaj można by, chociaż tutaj to glebę ciężką bym machnął. Tu przy karmniku, bo przecież tutaj to oczywiście też będą chodziły nasze niale, tak samo jak przy poidełku. No i postarajmy się ogarnąć jeszcze troszeczkę tej gleby tutaj. Piasku jeszcze jest za dużo. Ale na spokojnie, damy radę. Na razie sobie to, że tak się wyrażę, wyglebuję, a potem będę zastanawiał się, co dalej.
No dobrze, moi drodzy, mamy to. Mamy zrobiony, słuchajcie, wybieg, mamy Niale Grzwiazdę już tutaj na naszym wybiegu. Widzę, że czują się całkiem fajnie. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście kolejny odcinek. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz. No i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa, pa.